Jak odebrać za darmo 75 zł z tej aplikacji? Ostatnio ta aplikacja dostała aktualizację i możesz zgarnąć jeszcze dodatkowe 20 zł, dlatego oglądaj do końca. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj powiem Ci krok po kroku, jak możesz odebrać 75 zł od aplikacji, którą przedstawię Ci w dzisiejszym odcinku. Wszystko jest w 100% legalne i ja sam to testowałem i pokażę Ci, że to naprawdę działa. Moi koledzy zawsze tak samo taką właśnie promocję podsyłam moim kolegom, moim znajomym. Oni też to testują i dopiero jak już wszystko wypłacą i będą mieć na koncie bankowym, ja tak samo naturalnie to wszystko wypłacam na konto bankowe i dopiero wtedy, kiedy mi ta aplikacja wypłaci to na konto bankowe, to mam 100% pewność, że mogę się z Wami podzielić takim bonusem i zaraz też przeniesiemy się na ekran smartfonu, żebym mógł Ci pokazać, jak to dokładnie odebrać, ale cofnijmy się jeszcze trochę w czasie, ponieważ ja już nagrywałem odcinek o tej aplikacji. Jest to bonus mianowicie od aplikacji Robinhood, ale teraz jest nowość, ponieważ w tej aplikacji możesz także odebrać dodatkowe 10 euro, czyli 20 zł, plus możesz jeszcze odebrać nagrodę od 40 zł do nawet 170 tysięcy złotych, czyli do jednego bitcoina, ale uwaga, teraz jeden bitcoin nie jest warty 170 tysięcy złotych, tylko jeden bitcoin jest warty 270 tysięcy złotych, czyli możesz odebrać tak naprawdę od 40 zł do 270 tysięcy złotych. Ja napisałem tutaj w tytule odcinka, że możesz za wszystko odebrać około 75 zł, bo tyle zazwyczaj średnio osoby dostają, ale jeżeli Ci się poszczęści, to Ty możesz zgarnąć powiedzmy 300-400 zł, ale zazwyczaj dostaje się 75 zł. Aplikacja ma w sobie takie dwa bonusy. Pierwszy to jest dostanie nagrody od 40 zł do nawet 270 tysięcy złotych, tak? Minimum się dostaje 40, ale zazwyczaj osoby dostają około 60, 80, coś takiego. I co musisz tutaj zrobić? Pierwsze, pamiętaj, że link do tej aplikacji masz w opisie i wejdź sobie przez ten link, bo wtedy będziesz mógł odebrać ten bonus, tak? Czyli link w aplikacji masz w opisie. Wejdź sobie przez ten link, bo wtedy odbierzesz ten bonus. I jeżeli już sobie wejdziesz właśnie przez link w opisie, to tam musisz się zarejestrować. I proces rejestracji jest banalny, ja to też przedstawiłem w tym filmie. Teraz Ci też w skrócie opowiem, jak to wygląda. Czyli tak, pierwsze wchodzisz sobie do mojego filmu, tego co teraz oglądasz, tam będziesz miał link w opisie do Robinhooda. Czyli po prostu wchodzisz w ten link i otwiera Ci się taka strona, mianowicie później dajesz sobie sync up. I otworzy Ci się wtedy Google Play lub App Store, w zależności czy masz iPhone'a czy Androida, tak? Czy iOS-a czy Androida. No i później po prostu wpisujesz swój adres e-mail, tam musisz podać swój numer telefonu, odpowiedzieć tam na podstawowe pytania, bla bla bla. To jest banalne, każdy sobie z tym poradzi. Następnie jeszcze będziesz musiał tutaj potwierdzić swoją tożsamość, tak, czyli wysłać tam zdjęcie swojego dokumentu. To jest przy każdej aplikacji finansowej, także nie bójcie się tego wysyłać, bo dosłownie wszędzie to jest, w bankach, wszystkich takich instytucjach, ok. I ta weryfikacja tożsamości trwa dosłownie kilkanaście sekund, przynajmniej u mnie tak trwała, u Was raczej też tak będzie trwać. I teraz powiem Wam, jak odebrać bonus do jednego bitcoina, czyli ten pierwszy bonus. Mianowicie, jeżeli już się tutaj zarejestrujecie i potwierdzicie swoją tożsamość, to przechodzicie sobie tutaj do zakładki Rewards, tak jak ja tutaj teraz to zrobiłem, a następnie naciskacie Explore Crypto. I całość polega na tym, że musicie kupić jedną kryptowalutę za 10 euro, czyli za około 40 zł. To jest dokładnie 43 zł, ale spokojnie Wy to możecie później od razu wypłacić na swoje konto bankowe. Także nic tutaj nie tracicie, jedynie możecie zyskać bonus. Czyli wpłacacie sobie tutaj jakby, kupujecie tą kryptowalutę, tak, za 43 zł, za minimum 10 euro. Ja to też przedstawiłem w tym odcinku. Najlepiej, jeżeli sobie wpiszecie tutaj 11 euro, żebyście byli w 100% pewni, że ten bonus się Wam zaliczy. Czyli wpisujecie tam, po prostu tutaj wybieracie bitcoina, tak, następnie dajecie tutaj za ile chcecie kupić, czyli 11 euro najlepiej, żeby Wam na 100% zaliczyło. I następnie tutaj musicie wykonać przelew SEPA i to jest taki przelew z jednego banku na drugi, tak? Czyli Wy tutaj musicie jakby wykonać przelew na swoje konto na Robinhood. I teraz jak wykonać taki przelew? Możecie do tego użyć aplikacji Revolut, link do Revoluta także macie w opisie, albo jakiejś tam innej aplikacji takiej wielowalutowej. Niestety nie można tutaj wpłacać za pomocą karty i to jest ten minus, ale spokojnie, jeżeli użyjecie tutaj Revoluta, czy na przykład Zena, to dosłownie tam jest taka opcja jak SEPA Instant, czyli to automatycznie Wam się praktycznie przeleje na te konto Robinhood. Tutaj będziecie mieć właśnie dane tego banku na Robinhood i tam musicie przelać te 11 euro. Bardzo ważne jest to, żeby w reference, czyli to jest inaczej tytuł, w tytule musisz pisać to, co tutaj masz. Oczywiście każdy będzie miał inny ten tytuł. Ja mam na przykład tutaj taki, ja sobie to akurat zrobiłem z aplikacji DeePocket, to jest to samo co Revolut, tam po prostu wypełniasz te dane, które są tutaj i przesyłasz to właśnie na swoje konto, no i mi tutaj to się przesłało i następnie odebrałem bonus z tej aplikacji do 1 bitcoina. Z tego co pamiętam, ja tam odebrałem blisko 20 euro, czyli to jest ten pierwszy bonus, możesz odebrać do 1 bitcoina, od 40 zł do około 270 000 złotych teraz. Powiem Ci także, jak odebrać dodatkowy bonus, bo to nie jest jedyny bonus i teraz przeniesiemy się do aplikacji, prosto do aplikacji i pokażę Wam krok po kroku, jak odebrać ten bonus. Ok, jesteśmy teraz na ekranie aplikacji Robinhood. Jak widzicie, ja tutaj mam założone konto, mam prawie 200 euro i jak odebrać dodatkowy bonus na tej aplikacji? Tak jak mówiłem, te bonusy są podzielone na dwa bonusy. Jeden bonus to jest właśnie ten do 1 bitcoina, który możesz odebrać. Zazwyczaj się dostaje około 60 zł. Drugi bonus jest to bonus w USDC za wykonanie prostego quizu. Ja Ci teraz powiem odpowiedzi właśnie do tego quizu, żebyś jak najszybciej to zrobił i jak najszybciej dostał wynagrodzenie za ten quiz. I ten quiz będziecie mieć tutaj na samym dole i możecie za to dostać właśnie 5 euro w USDC, czyli w takiej kryptowalucie, i tą kryptowalutę możecie sobie sprzedać i następnie wypłacić wszystko na swoje konto bankowe. I co tutaj jest ważne? Żeby móc tutaj wziąć udział w tej lekcji, musicie wykonać obrót na minimum 20 euro. I spokojnie, nie musicie tutaj wpłacać 20 euro, wystarczy, że macie tam te 11 euro, które wcześniej wpłaciliście i wykonacie jedną transakcję, czyli na przykład kupicie tutaj Ethereum czy Bitcoina i od razu go sprzedacie. Ok, jak teraz zrobić ten obrót na 20 euro? Czyli jak już kupiliście za 11 euro, to wystarczy, że teraz sprzedacie i jeszcze raz kupicie i powiedzmy sprzedacie. Czyli jak mamy sobie tego Bitcoina, ja mam tutaj na przykład tego Bitcoina, to na razie sobie sprzedam za 11 euro, dam sobie continue, tutaj będzie lekka prowizja 0,07 euro, ale to jest praktycznie tyle co nic i tu musicie jeszcze to przeciągnąć, żeby potwierdzić właśnie to. I jeszcze tutaj dostałem w sumie 0,10 euro za to, że to jest moja pierwsza, że tak powiem, transakcja. I teraz zobaczymy, czy uda mi się tą lekcję tutaj odblokować, jeszcze nie, czyli jeszcze raz muszę jeszcze raz muszę to tutaj kupić za te 11 euro, tak, czyli dajemy sobie continue i dajemy swipe to submit i teraz powinien mi się ten obrót zaliczyć na 20 euro, czyli musicie to zrobić jakby na dwa razy. Już mi się tutaj to fajnie zaliczyło i możemy sobie przejść do tego quizu. Czyli w skrócie wykonujecie tam dwie transakcje na te 11 euro, kupujecie, sprzedajecie, tam kupujecie, powinno Wam tutaj zaliczyć i możemy przejść sobie do tego quizu. I teraz jak po kolei go tutaj wykonać? I tak, no tutaj mamy takie krótkie informacje, ale to możemy sobie pominąć, ponieważ nas interesują raczej odpowiedzi i zarobienie tych 5 euro, czyli około 20 zł, więc dajemy sobie tutaj dalej i dajemy sobie test your knowledge. I tutaj dajemy, że jesteśmy ready, czyli gotowi i po kolei sobie tutaj teraz musimy zaznaczyć odpowiedzi. I nie wiem, czy będziecie mieć ogólnie w tej samej kolejności te pytania, ale jak coś, to będziecie przyspieszać ten film albo tam cofać, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, które aktualnie macie. I tak, what is stablecoin, to tutaj sobie zaznaczamy to środkowe i jak widzicie mi to fajnie zaznaczyło, że to jest prawidłowa odpowiedź. Dajemy sobie dalej, what is true about USDC i tutaj jest odpowiedź it is accessible worldwide, więc dajemy sobie to, when can USDC be used i tutaj dajemy sobie anytime. Dajemy sobie dalej, to już jest ostatnie pytanie, na które musimy odpowiedzieć i już jesteśmy, że tak powiem, na samym końcu. What are two types of stablecoins? I tu jest algorithmic and fully reserved. To sobie zaznaczamy i to już jest koniec quizu. Jak widzicie, dostałem za darmo 5 euro w USD coin, to jest 5,46 USD coina, równowartość 5 euro i dajemy sobie down. Jak sobie teraz odświeżymy, no w sumie nie musimy odświeżać, bo od razu nam się tutaj to dodało. Mamy na samej górze tutaj w Holdings USDC i możemy sobie tutaj to, jak widzicie tutaj możemy sobie to sprzedać później. Ok, jak już sobie odbierzesz ten bonus, to pochwal się, jakiej wysokości go dostałeś, bo jeżeli trafiłeś jednego bitcoina, to naprawdę gratuluję Ci. Wątpię, że ktoś z Was dostanie taką nagrodę, ale jest to oczywiście możliwe. Także pochwal się w komentarzu. No i w tym odcinku to tyle. Dołącz do naszej grupy na Discordzie, jest tam już ponad 5000 osób. Zostaw subskrypcję, lajka i trzymajcie się. Cześć!